Jesteśmy na trasie wyścigów Złotoryi. Jedzie grupa M40, bardzo spora tym zakrętem. To są ci kolarze, którzy jeżdżą naprawdę świetnie. Jeszcze się, no już delikatnie strzelają z peletonu ludzie. A to się tylko pogłębi, bo zaraz za zjazdem tam w lewo jest mega podjazd. Cześć, witam was serdecznie. Z Maćkiem Grabkiem znamy się od 2011 roku, kiedy moje pierwsze drużyny jeździły w bike maratonie. I krótkie pytanie do Maćka, jakie wyścigi jeszcze czekają na nas po tym pięknym wyścigu w Złotoryi? No zaczynamy w Złotoryi, ale oczywiście zapraszamy was jeszcze na kolejne edycje w ramach cyklu PKU Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. Te co tak my jest. Robimy, to jest oczywiście Szklarska Poręba i tam znana, fajna, lubiana trasa z zakrętem śmierci i przejazdem przez Świeradów. To na początku lipca, przełom lipiec-sierpień Obiszów i tam wracamy na rundę, na klasyk obiszowski. Później oczywiście zdobywamy Przełęcz Okaj w Kowarach, to w połowie sierpnia. I przełożona na ostatni weekend sierpnia Miękinia, gdzie wójt przygotował nam wszystkie trasy wyasfaltowane. Także jeszcze się spotkamy jeszcze raz w Miękini. Potwierdzam, jeździłem w Miękini po płytach. Droga jest po prostu jak lustro. Nie mogę się doczekać tych wyścigów u Maćka. Wyścigi zawsze mają fajny klimat. Mi się to kojarzy też z wcześniejszymi latami z bike maratonem. Ale mam same fajne wspomnienia z tego i pamiętam maraton w Świeradowie, gdzie zdobyliśmy brązowy medal w muszkieterach. W klasyfikacji, która była wtedy mało jeszcze tak jakby nastawiali się na nią mało ludzie. A jak jest teraz z muszkieterami w bike maratonie? Teraz jest zupełnie inaczej. 20 lat temu było w bike maratonie 5 drużyn, teraz jest chyba 170 i wszystkie klasyfikacje są oblegane. Tak jest. Nie ma żadnej niszy. Jakieś owady nas atakują. Także jest fajnie. Muszkieterów wymyśliliśmy właśnie po to, żeby liczne, wieloosobowe drużyny miały możliwość rywalizacji i tak naprawdę po to, żeby każdy w drużynie, a nie tylko ci najmocniejsi, mogli pościgać i powalczyć o punkty. Dokładnie. Bardzo dziękuję, Maciek. Nie, to tylko screensaver. Bardzo dziękuję i czekamy na kolarzy. Trzymajcie się. Hej. I idzie ucieczka na dystansie pro. Dwóch kolarzy pojechało w odjazd i zobaczymy, jaka różnica czasowa. I jedzie grupa pościgowa, zobaczymy, kto tam w grupie. 300 metrów, 25 sekund. Dwóch ucieka. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest nasz kolarz na początku grupy, która spawa z road racingu. Trzymaj to. Dawaj, dawaj. Dajesz, 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 Marek. Dajesz. Dawaj, 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 hop, hop, hop! Romcio! Dawaj, Romuś, dawaj! Dobrze, dobrze jedzie! To było tylko starsze grupy. Starsze grupy. To chyba Franiu. Jedzie, 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 jedzie. Dajesz, 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 Krzysiek! A ten pierwszy podjazd jest no sobie... Mocno chłopy jadą, to się tak wydaje, ale tu jest 7%. Tam dwie były przed nimi, nie? Brawo, brawo, Karolinka, trzymaj się, trzymaj! Brawo, Karolina! Dawaj, dawaj, chłopy! Dają, 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 chłopaki! Dajesz, dajesz, Barto! Barto Lovello wrócił na wyścigi, od razu się dzieje! Brawo, Bartek! Pociąg poszedł na, kurde, dopingu, już jest pierwszy! A to trasa pod... Nie, nie, Maciek, Bartek odpocznie, spokojnie, to jest zawodowiec. To może być Łukasz. No. Gdzie ty go widzisz, Maciek? Dobrze, Łukasz! Dawaj, Łukasz, dajesz! Brawo, 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 Łuki! Kibice zawsze z tobą! Pięknie idzie, przecież to taki ogromny chłop!
Cześć, chciałem wam przedstawić kolejnego z naszych kolarzy, którego macie okazję poznać po raz pierwszy. Bartek z Wrocławia, Prekiel. I no Bartku, jak dzisiaj było na wyścigu? Widziałem cię na podjeździe, wyglądałeś dobrze. Tak, jechało mi się całkiem fajnie, trasa górzysta. No, moja waga pomaga, więc czekaj. Normalnych przygotowań byłem w stanie utrzymać koło, taki też był plan na ten wyścig, żeby po prostu utrzymać koło, kasować ataki. To się udało zrealizować, gdzieś tam parę razy pociągnąłem grupę. Widziałem. I na podjeździe też prezes tak pięknie pokibicował, że od razu 10 watów poszło w górę. A chłopaki z tyłu, spokojnie. No. Bartku, powiedz mi jedną rzecz, czy to jest tajemnica, ile ty masz wzrostu, ile ważysz? Wiesz co, ja teraz mam 183 wzrostu i ważę 65 kilo. No i to są parametry na góry, to fajne. To są parametry, które pozwalają mi po prostu wytrzymać te mocniejsze ataki chłopaków, którzy ostro trenują. Ja bez jakiegoś takiego wielkiego przygotowania jestem w stanie po prostu to wytrzymać, utrzymać się w grupie i spróbować zafiniszować. Dzisiaj chyba jestem czwarty w kategorii wiekowej, także jestem bardzo zadowolony. My również, ja się bardzo cieszę, że wróciłeś do ścigania. Cóż, mogę wam powiedzieć, to nie jest tajemnica, bo Bartek ma profil na Strawie, który jest dostępny dla ludzi. Bartek trenuje generalnie dojeżdżając do pracy i wracając do pracy i trochę w weekend. I to jest rzecz, która naprawdę, no może, nie wiem jak to nazwać, ale skonfundować innych kolarzy, którzy rypią setki kilometrów, plany treningowe, wszystko naokoło. Jednak warunki fizyczne w kolarstwie to bardzo dużo. To prawda, zgadzam się i to jednak pomaga. To jednak pomaga. Okej, okay. Tu jeszcze rzut oka na maszynę Bartka, to jest Trek Emonda, wyścigowa maszyna, zobaczcie jaki spory drop, tradycyjne koła, to są chyba Vinci z tego co widzę, tak? Vinci podszytkę, Vinci Tore podszytkę, na V-brake, bardzo taka klasyczna, elegancka geometria Emondy, to jest no taki naprawdę klasyczny wyścigowy rower i służy Bartkowi, dosyć spory drop. Fajnie ustawione siodło, widzę, że taki środeczek mniej więcej równo, a całość wydaje się być przechylona lekko w dół. Bardzo ładnie też ustawione klamki. Jaką masz szerokość kierownicy? To jest chyba 42. 42. Okej. A drop mierzyłeś kiedyś? Nie. No myślę tak na oko z 10-11 to na bank, jak nie lepiej. Ale ktoś jest dobrze wysportowany, to ogarnia i takie rzeczy. Okej, Bartku, to co? Życzę powodzenia w dalszych startach i idziemy szukać reszty naszej ekipy, żeby obdzielić ich dokładnie tym. Słuchajcie, to są dwaj nowi zawodnicy, przedstawcie się może. Paweł, Krzysiek. Road Racingu. To jest wzmocnienie zachodniej flanki naszego klubu. Dzisiaj ścigali się na dystansie pro. To jest brązowy medalista mistrzostw Polski. Paweł jest brązowym medalistą mistrzostw Polski w górskich mistrzostwach szosowych w Sosnówce. A tutaj kolega Krzysiu to medalista zawodów na bike maratonie generalnie, który w końcu przesiadł się na szosę. Jak dzisiaj było? Jakbyście tą pracę opisali? Praca była ciężka. Szczególnie ten pierwszy podjazd. Ten gaz poszedł na pierwszym kółku od samego dołu. Oj. To był podjazd, na którym zrobiłem swoje ujęcie. On był straszny, mówię to z góry. Krzysiek, jak się ścigało? Ciężko, ogólnie. Co robię? Przesa to całkiem inne kolarstwo niż MTB. Zjazd, podjazd i do mety. Jak to wyglądało? Okej, ale jest nowe wyzwanie, są nowe możliwości. Widzimy się na następnych wyścigach. Najważniejsze, że nie padało. Tak jest. Ale kropiło dwa razy w tym samym miejscu. Okej, okay, dzięki chłopaki. Dzięki. Na koniec wywiad z naszym liderem, z Kamilem. O, teraz będzie lepiej. Kamil, jak tam dzisiaj poszło? Opowiedz trochę o wyścigu. Było ciężko. To widziałem, ciężko było też innym chłopakom, którzy z tobą jechali. Jak te przewyższenia, jak te góry wchodziły w nogi? Dobrze, bo na końcu w sumie myślałem, że odpadnę już po pierwszej rundzie, ale w sumie na końcu jeszcze udało się nawet uciec, co się zdziwiłem z chłopakami z U23. Przez chwilę uciekaliśmy, ale już tam nie było trochę takiej współpracy mocnej. No i te grupki się znowu naszły i wszyscy w sumie wyszło, że dojechali do mety razem. Mhm. Okej, okay. Trzecie miejsce dzisiaj, czyli pniesz się w górę w miarę rozwoju sezonu. Zerkam na Strawę, że coraz więcej jeździsz. Jakie plany na ten sezon, na dalsze wyścigi? Na ja na dzień żyję, raczej nie planuję tak, bo
to nic nie wiadomo, ale po prostu jeżdżę sobie, trenuję. Nie mam jakichś tam określonych, pewnie na pewno do górskich mistrzostw polskich najlepsza forma przyjdzie, bo to tak co roku w sumie jest. Czyli wrzesień. Początek września, no bo zawsze mi się z biegiem sezonu coraz lepiej jeździ. W zasadzie teraz nadrabiam to, co inni mieli przewagę, będąc gdzieś tam w Hiszpanii, po prostu więcej jeżdżąc, ja w zimie trochę mniej jeżdżę. Wyrównujesz potencjały. Tak, no i teraz z biegiem sezonu myślę, tak, dzisiaj w sumie, aż się zdziwiłem, że tak dobrze w górach w porównaniu do innych. Myślę, że pierwsza trójka, piątka dzisiaj chłopaków właśnie z M20 była w moim wykonaniu w górach, więc nawet jestem zdziwiony, bo myślałem, że będzie znacznie gorzej. No powiem, że widziałem cię z boku na trasie, wtedy akurat prowadziłeś grupę, nie wiem, może mnie gdzieś słyszałeś wcześniej, albo później, prezesa zawsze się słyszy. A powiedz jeszcze krótko, jak się koła spisują od Evan Lighta, na których śmigasz, jesteś pierwszą osobą u nas w klubie, która na tych kołach zasuwa? No fajnie się sprawują. Największą zaletą, co mogę powiedzieć, to na dziurach. Bardzo fajnie się na nich jeździ. Może nie są jakieś takie mega sztywne na jakby ładne asfalty, ale właśnie jak dla mnie, i to się dobrze też liczy, że po prostu na dziurach fajnie przyjmują dziury i to moim zdaniem jest bardzo duża zaleta tych. No bo wtedy w takich warunkach można szybciej jechać. Tak, właśnie. Przypominam jeszcze o kodzie rabatowym na stronie Evan Lighta roadracing.pl. Jeżeli chcecie kupić te koła z 3% upustem, korzystajcie z tego kodu, wspieracie wtedy kanał YouTube Road Racing. Dzięki, Kamil, do zobaczenia na następnym wyścigu.